Gosiewska. Pani przewodnicząca, jest takie powiedzenie: syty nie zrozumie głodnego i myślę, że pracujący bezrobotnego. I myślę, że dzisiaj, jeżeli młodzi ludzie obserwują naszą debatę, to myślę, że już dawno temu stracili nadzieję, że politycy cokolwiek dobrego wymyślą, bo też nie politycy tworzą miejsca pracy, a przedsiębiorcy. Bo jak to się dzieje, pani komisarzu, że pomimo tylu debat, strategii, programów, planów, pakietów, inicjatyw tu w Parlamencie Europejskim i w Komisji nie widać efektów? I młodzież, jak była bezrobotna, tak jest, a i z roku na rok przybywa, rośnie jej ilość. Bardzo cenna jest ta inicjatywa, ta propozycja, ale liczy się nie propozycja, a konkrety. I chciałabym zapytać pana komisarza, że w jaki sposób państwa członkowskie miałyby realizować oczekiwania Komisji Europejskiej i ta inicjatywa ma charakter zalecenia. Czy jeżeli państwa nie wprowadzą gwarancji dla młodzieży, będą miały z tego tytułu jakieś sankcje? Bo myślę, że inaczej nie osiągniemy żadnego efektu. Dalej będziemy tylko dyskutować i tym samym denerwować młodych ludzi. Dziękuję bardzo. Grazie, onorevole Gibrilesca. Pani przewodnicząca, zaproponowane przez Komisję Europejską zalecenie Rady w sprawie gwarancji dla młodzieży stanowić będzie pozytywny impuls polityczny dla działań rządów państw członkowskich. Należy